To nagranie dotyczyć będzie wody. Zapewne nikomu nie trzeba tego uświadamiać, że woda jest niezbędnym elementem do życia. Chyba wszystkie procesy biologiczne zachodzące w ciele człowieka zachodzą w wodzie, albo są od niej zależne. Dorosły człowiek, o ile dobrze pamiętam, składa się z około 60-70% wody. Co więcej, nie tylko ludzie potrzebują wody, aby móc żyć. Wszelkie życie, jakie znamy, jest zależne od wody. Dlatego też, gdy poszukuje się oznak życia na innych planetach, to między innymi szuka się wtedy śladów wody na badanych obszarach. Skoro wiemy już, że woda jest tak wyjątkowa, to uważam, że warto znać jej budowę i właściwości. Zatem, jak zapewne wiesz, cząsteczka wody składa się z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Wzór sumaryczny cząsteczki wody to H2O. Narysuję teraz wzór elektronowy kreskowy. Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. W takim razie brakuje mu do oktetu elektronowego jeszcze dwóch elektronów. Aby je uzyskać, utworzy po jednym wiązaniu z każdym atomem wodoru. Dzięki temu uwspólni dwa swoje elektrony. Ale tym samym każdy atom wodoru też uwspólni swój elektron. Teraz na atomie tlenu znajdują się dwie niewiążące pary elektronowe. I atom tlenu dwa swoje elektrony walencyjne wykorzystuje do utworzenia wiązań. Atom tlenu ma teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elektronów. Natomiast każdy z atomów wodoru ma po dwa elektrony. Atomy wodoru uzyskały dzięki temu dublet elektronowy, co również jest dla nich korzystne energetycznie. Teraz zastanówmy się, jaki typ wiązań powstaje pomiędzy atomem tlenu a atomami wodorów. Elektrojemność obrazująca zdolność do przyciągania elektronów atomu tlenu w skali Paulinga wynosi 3,5, natomiast atomu wodoru 2,1. Różnica elektrojemności pomiędzy atomem tlenu a atomem wodoru, tworzącymi wiązanie chemiczne, jest znacząca i wynosi 1,4. W związku z czym pomiędzy tymi atomami występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Wiązanie to jest przesunięte w kierunku bardziej elektrojemnego atomu, czyli w tym przypadku w kierunku atomu tlenu, który bardziej od wodoru przyciąga do siebie elektrony. Atom tlenu zyskuje podwójny, bo od dwóch wiązań składających się z ujemnie naładowanych elektronów, przesuniętych w swoim kierunku, cząstkowy ładunek ujemny, a każdy z atomów zyskuje cząstkowy ładunek dodatni. Może się tu pojawić pytanie, czemu narysowałam tą cząsteczkę w sposób kątowy, a nie liniowy? Otóż te dwie wolne pary elektronowe, jakie występują na atomie tlenu, odpychają się nawzajem i odpychają również od siebie wiążące pary elektronowe tlen-wodór, przez co cząsteczka ma wspomniany już kształt kątowy. Kształt cząsteczki wody jest bardzo istotny dla jej właściwości fizycznych. Dochodzi tu do odseparowania cząstkowych ładunków ujemnych i dodatnich, dzięki czemu cząsteczka ma budowę polarną. Tutaj mamy biegun ujemny, a tu jest biegun dodatni. Taka cząsteczka jest dipolem. Pokrótce omówiłam budowę pojedynczej cząsteczki wody. Ale w roztworze, gdzie jest wiele cząsteczek wody, sprawy wyglądają o wiele ciekawiej. Cząsteczki wody dzięki budowie polarnej zaczynają ze sobą nawzajem oddziaływać. W roztworze dwie cząsteczki wody zaczynają się do siebie przyciągać. Na przykład ta cząsteczka wody swoim częściowym ładunkiem ujemnym zaczyna przyciągać częściowy ładunek dodatni tej cząsteczki wody. Takie oddziaływania, jakie mają tu miejsce, nazywa się wiązaniem wodorowym. Wiązanie wodorowe to oddziaływanie, które powstaje pomiędzy atomem wodoru połączonym z silnie elektrojemnym atomem. Takim silnie elektrojemnym atomem jest oczywiście w tym przypadku atom tlenu, a silnie elektrojemnym atomem innej cząsteczki. W przypadku cząsteczki wody oczywiście będzie to atom tlenu drugiej cząsteczki wody. Wiązania wodorowe wpływają na wszystkie unikalne właściwości wody. Powodują m.in. to, że woda pomimo niewielkiej masy ma ciekły stan skupienia w warunkach pokojowych. Wiązania wodorowe, będące oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, są słabsze niż wszystkie wiązania występujące wewnątrz cząsteczek. Ale mimo to bardzo wpływają one na właściwości wody.
między innymi na siły spójności czy siły przyciągania cząsteczek wody ze sobą, w tym siły adhezji i kohezji, na napięcie powierzchniowe na powierzchni wody, na dużą pojemność cieplną wody, powodującą stosunkowo wysokie temperatury przejść fazowych. Ale o tym wszystkim dokładnie opowiem Ci w innych nagraniach.